Dzień dobry, kochani. Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, jutro jest ważny dzień. Ważny, nieważny. Jutro jest Dzień Kobiet, więc podsyłam Wam pomysł. Może taki nie jakiś taki na Dzień Kobiet, ale możecie zrobić obiad bardzo szybko, bardzo tanio. Pojeść wszyscy. No i przy okazji zjeść trochę witaminy C, bo to będzie przepis z kapustą kiszoną. Marzec jest też takim miesiącem, jak to mówią, w marcu jak w garncu, raz pada śnieg, ja wstaję rano, pada śnieg, za chwilę pada deszcz, potem świeci słońce i nie wiadomo, więc tutaj potrzebujemy dużo witaminy. I to oczywiście, co najlepsze, jest taka naturalna witamina, którą możemy spożyć i to będzie dzisiaj cebula i kapusta. I co najlepsze, słuchajcie, to będą kotlety. Kotlety z cebuli, z kapusty i z wysuszonych bułek. Nie wiadomo nieraz, co zrobić z częstym pieczywem. Więc tak, na początek zalewamy nasze bułki. Tak około jedna szklanki mleka. Niech one się tu moczą. Też nie może być za dużo tego mleka. Tylko tyle, żeby te bułki sobie nasiąknęły. Dobra, to odstawiamy. Będziemy zaraz przekładać te bułki, żeby z każdej strony były namoczone. Widzicie, już gardło daje się we znaki. A u mnie standardowo Thermomix był używany. Co to było? Budyń robiony. No, dobrze, że mam te dwa naczynia, bo był normalnie szok. Dobra, słuchajcie, ja tu sobie odpaliłam przepis na bigos, żeby trochę no, ułatwić sobie sprawę, nie muszę ręcznie to ustawiać. I tu też odpalam sobie. Pamiętajcie, jak chcecie sobie odpalić któryś krok, nie musicie dawać dalej, 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 dalej. Wchodzicie na przepis, ja akurat chciałabym zacząć od kroku drugiego, klikam na krok drugi, mam. Do naczynia tutaj mam białą kapustę, ale właśnie ja tutaj wrzucam 200 gramów kiszonej kapusty do naczynia miksującego, bo chcę sobie ją troszkę rozdrobnić, tak? 200 gramów kapusty, do tego 4 kajzerki, 4 bułki. O, już mi się pokapało, już timer się odpalił, ale jest, dobrze. Taka kapusta. Pychota. Zakładam miarkę z pokrywą tym razem. No i tu mam 3 sekundy, obroty 5, zaraz do Was wracam. Kapusta już się rozdrobniła, ja w międzyczasie jeszcze przygotowałam 2 jaja, poprzekładałam tą bułkę, żeby ona się dobrze moczyła. I słuchajcie, teraz tak, przekładam moją kapustę no do talerza, dlatego że teraz potrzebuję rozdrobnić sobie cebulę. Mogłam zacząć od tego, ale jakoś nie pomyślałam. Czyli można zacząć od tego, że rozdrabniamy cebulę, chociaż no, w przepisie na bigos też jest, najpierw rozdrabniamy kapustę, przekładamy ją, a potem rozdrabniamy cebulę. No i tak powinno chyba być. Ja już Wam zaraz mówię. Jedną cebulę skorzystajmy tu, dobra, odstawić. Tu mamy na dwie części. Gdzie ta była? 100 gramów cebuli. Ja aż tyle nie potrzebuję. Zużyję po prostu jedną. Ile tego będzie? Zaraz się okaże. Uwaga. 73. Może być 73. Przeklikam tu i rozdrabniam. I właśnie, pamiętajcie, że dobrze jest, widzicie, ja tu, dobrze jest nalać troszkę oleju, nawet przy rozdrabnianiu tej cebuli, bo nieraz ona jest taka gorzka. Może nie naleję tu 30, naleję tu 15, 70 gramów cebuli, 15 gramów oleju. Zakładamy miarkę z pokrywą, 3 sekundy, obroty 5. Ja w międzyczasie przekładam te swoje bułki. Jeszcze co prawda bułki nie wypiły całego mleka, ale to nie szkodzi. Ja już je użyję do tej cebuli, która jest rozdrobniona. Zgarnę ją sobie kopystką, dorzucę właśnie te bułki. No dużo już wypiły mleka, ale jeszcze nie do końca, no ale już je użyjemy. No bo jak ma być szybko, to ma być szybko. A że one nie piły tak szybko, jak było w planie, no to użyjemy je w ten sposób. I słuchajcie, rozdrobnimy teraz te bułki razem z cebulą.
Teraz tu na pewno będzie hałas. O, zróbmy, nie wiem, 10 sekund, dobra, 20 sekund, obroty 10. Uwaga, będzie głos. No i się rozdrobniły bułki. Hałas był przy tym okropny. Zobaczcie, są gotowe. Są, tu jeszcze widzę kawałek został, ale to nie szkodzi, bo zaraz będziemy jeszcze dalej miksować. O, dobra. Teraz tak, wrzucamy naszą kapustę. Do tego dajemy jaja, 2 sztuki. No i przyprawy. I teraz tak, czy chcecie dodać sól? To wszystko też zależy od tego, jaką macie kapustę. Dajmy sobie 2 szczypty, 3, 4 pieprzu. Do tego możecie dać sobie tymianek, jakieś zioła, tak pół łyżeczki soli, ja jednak dam. I co? I mieszam. Mieszam sobie, niech to będzie 20 sekund, obroty 5. I tak za chwilę już będzie koniec. I teraz kochani, kwestia jest teraz taka, jak chcemy to dalej przygotować? Możemy to usmażyć na patelni, takie jakby te placki ziemniaczane. Możemy to zrobić na warunie, chociaż ta masa jest dosyć rzadka. Ale jeżeli to weźmiemy, obtoczymy w bułce tartej, da się też na waromie. Ja z racji tego, że chcę trochę szybciej, bo na waromie no to jednak ta woda musi się zagrzać, a dzisiaj nie mam ani czasu, ani pomysłu, żeby zupa się na dole robiła. Więc ja rozgrzewam sobie patelnię i usmażę to sobie tak w formie takich placków, takich kotlecików. Oczywiście zaraz Wam to pokażę. No i zobaczcie, smażymy je jako takie kotlety, jako placki ziemniaczane, jak kto woli. Mogą być trochę grubsze, mogą być trochę chudsze. Oczywiście z dwóch stron na rozgrzaną patelnię wykładamy na papierowy ręcznik, na talerzu odsączamy z tłuszczu i będziemy już degustować. Kochani, nasmażyłam placków, takich placków, kotlecików, nie wiem jak to nazwać. W każdym bądź razie ślina już leci. O, ten akurat się rozwala, czyli to jest ten, który muszę spróbować. Powiem Wam tak naprawdę, tu nie było nic takiego, co surowego, że musiałam to usmażyć, więc popróbowałam samo ciasto takie przed smażeniem. Już samo w sobie było przepyszne. Zapach roznosi się w całym domu, już wszyscy czekają. O! Ale super! Powiem Wam, że nie wiem jak to określić. Trochę placki ziemniaczane. Trochę te pierogi z kapustą. No rewelacja. Szybkie, tanie, dobre danie. Także polecam Wam placki. Oszczędzamy, bo zużywamy bułka, która na pewno bułka, może to być chleb, który nieraz zostaje i szkoda go wyrzucić, a ile bułki tartej można robić. I kapusta kiszona z cebulą. To jest wszystko. Kochani, życzę Wam dużo zdrowia, zarówno w Dzień Kobiet, jak i na co dzień panom, paniom, dzieciaczkom, wszystkim wokoło. Jedzcie dużo witaminki. Buziaki, pa, pa.